Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to taka bardziej pogadanka. Obiecałam, że nagram tego typu filmik, a o czym to będzie dzisiaj ten filmik? No słuchajcie, w cieniu tych wszystkich wydarzeń, kochani, jakie mają miejsce na świecie, te wszystkie powodzie, te wszystkie konflikty na świecie, które coraz bardziej się rozszerzają. No mam kilka takich przemyśleń, kilka takich rozważań, z którymi chciałabym się z Wami podzielić, ale przede wszystkim chciałabym się tutaj oprzeć na Piśmie Świętym, bo powiem Wam, że dzisiaj sobie tak przeczytałam kilka wersetów, no i takie mi przyszło, takie różne natchnienia przyszły do mnie. Nawet jak szłam z dzieciakami teraz do szkoły zaprowadzić samego rana, a ja mieszkam tutaj w Anglii. Powiem Wam, że dzisiaj tak strasznie pada. Nie wiem, czy to słychać, ale po prostu leje. Leje jak z cedra. I zaraz takie różne myśli człowieka nachodzą. Wiem, co się dzieje w Polsce. Może tak bardzo tego nie śledzę, bo ja nie mam telewizji, ale co nieco usłyszałam i sobie kilka filmików obejrzałam. No jest to prawdziwa tragedia, dramat ludzki. Ludzie potracili domy, życie, zdrowie i tak dalej. I taki miałam sen, zaraz jakoś niedługo po tym, że to nie koniec, że to nie koniec fal, że coś niedobrego jeszcze się będzie działo w Polsce i na świecie. I powiem Wam, że dzisiaj, kiedy to było? Wczoraj mój syn mi opowiedział swój sen. Mówi, mamusia, mi się śniło, że będzie flut. No, on po angielsku mówi akurat. Że będzie powódź w Anglii, że będzie w Anglii powódź. Wiecie co? I zaraz mi się skojarzyło z tym moim snem, który miałam. Nawet nagrywałam ten sen. Tylko, że wiecie co? Ja teraz ten filmik zrobiłam jako prywatny, bo to jest tylko taki... Chciałam nagrać ten filmik, żeby to był taki rodzaj mojego dzienniczka, takiego spisu tych moich snów. Nie wiem, skąd się takie sny biorą. Jest czasem taki niepokój, ale wierzę w Boga i wierzę w Jego plan i zawierzam Jemu wszystko. Ale gdzieś jakiś taki wewnętrzny, kochani, niepokój mimo wszystko jest, to jest coś takiego, wiecie, nie wiem, czy też tak macie, ale na przykład dużo mam, które, nie wiem, boi się, czy jakieś tam czuje zagrożenie, tak, że ma jakąś tam intuicję wewnętrzną i czuje jakiś taki dziwny niepokój, jakoś tak się czuje nieswojo, tak jakby coś miało zaraz się wydarzyć, to ja takie coś mam właśnie od jakiegoś czasu. Chociaż staram się być osobą pozytywną i taką, wiecie, mimo wszystko nastawioną entuzjastycznie, to wiecie co, jak się słyszy takie różne w telewizji rzeczy, a ja nie mam telewizji na szczęście, bo jakbym miała, to pewnie bym siedziała, nos by siedział w tej telewizji i nic by innego nie było, tylko śledzenie, co się dzieje. Nie chcę żyć w takiej trwodze, ale... No, co nieco dobrze wiedzieć, prawda, żeby tak mieć jakiekolwiek rozeznanie. No i tak ten mój syn mówi, że tutaj w Anglii też będzie powódź. Ja mówię, no wiecie, uspokajam go, prawda, ale mówi, mamusia, ja miałem sen, że tu będzie powódź. I zaraz mi się skojarzyło, bo ja też miałam coś takiego podobnego. Ja Wam mówiłam o tym śnie. Powiedziałam Wam, że w Polsce najprawdopodobniej to nie koniec. Coś się kroi dużego, po prostu tak czuję, może się mylę, obym się myliła, ale też, no Ameryka, Wielka Brytania, wydaje mi się, że też jest zagrożona, te konflikty się coraz bardziej poszerzają i wiecie co, czytając te wersety w Biblii, że to wszystko nadejdzie jak bóle porodowe, one będą nastawały coraz bardziej, coraz mocniejsze, coraz intensywniejsze. I te wszystkie wydarzenia na świecie, one też po prostu będą przybierać na sile i to będzie coś takiego,
czego nie było od zarania dziejów. Ja nie mam na celu straszyć ludzi, wiecie, i tak dalej, i robić z tego jakiejś dramy i tak dalej. Nie, ale myślę, że warto się takimi rzeczami podzielić, może dlatego, żeby wzmożyć taką czujność w ludziach, bo ludzie już się tak zapędzili, zapętlili w pracy, w pogoni za pieniędzmi, za wszystkim innym, ale po prostu ludzie się nie są w stanie zatrzymać, chociaż na chwilę pomyśleć po co, na co, co jest tu ważne, kto jest tu ważny. No i kochani, od tego może zacznę. Może od tych słów. Tutaj znalazłam w drugim liście do Tesaloniczan. Przepraszam, być może ten filmik będzie trochę chaotyczny, ale wiecie co, no, mam też tutaj córkę obok, także muszę doglądać. No i tysiące spraw jeszcze dookoła, ale mówię, muszę to nagrać. Muszę to nagrać, mam potrzebę się z tym podzielić. Przemyślcie sobie to sami. No i dobra, do dzieła. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Odstępstwo. I nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swym czasie? Ale bowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci sam objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będą działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie, spójrzcie na to, znaczy posłuchajcie tego, dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Także sami sobie odpowiedzcie na pytanie, może ja będę przemilczać niektóre te wersety, bo chodzi o to, żebyście sobie sami to przestudiowali w swojej głowie. Co wam jeszcze bym chciała tutaj, jeszcze taki był ważny werset. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Następny werset. Ja już kiedyś czytałam te wersety, ja bardzo dużo w ogóle czytałam. Też niektóre filmiki pousuwałam, bo mówię, może za dużo też powiedziałam. A wiem, że teraz jest taka cenzura na tym, na YouTubie i w ogóle w social mediach, dlatego no, nie można nic powiedzieć na te czy na tamte osoby, wiecie o co chodzi. Więc musiałam się troszeczkę wycofać, ale to wam przeczytam.
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, że przyjdą takie... A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Chwile trudne w ostatnich dniach. Czy my żyjemy w tych ostatnich dniach? Wiele rzeczy by mogło wskazywać. Nie znamy daty przyjścia Pana Jezusa ponownego, ale będą znaki, między innymi znakiem też jest odstępstwo od wiary, czyli tak zwana apostazja. Wiele znaków. No tak jak Wam przeczytałam w tych pierwszych teraz wersetach, to sobie sami odpowiedzcie, że zdrowej nauki nie będą mogli też znieść. Rzeczywiście tak jest. Ludzie wierzą w różnych tam bożków, w różne... Może, wiecie, nie chcę nikogo ani obrażać, ani nic. Ja się tylko opieram na tym tutaj, co jest napisane. Wiem, że będzie tu też, na pewno się osoby znajdą, które nie wierzą w słowa biblijne. To jest ich sprawa, mają prawo. Każdy ma prawo myśleć, co chce. Ja osobiście wierzę. Ale, no i się z Wami dzielę. Ale są ludzie, którzy nie wierzą, naśmiewają się. Ich sprawa. Okej, rozumiem. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Tak. To się nie dzieje, sami sobie odpowiedzcie. No i kochani, jest masę wersetów, ale wiecie, co bym chciała Wam przeczytać? Tutaj na przykład, kochani, w Apokalipsie czekajcie chwilkę, ja to znajdę i zaraz do Was powrócę. No słuchajcie, tutaj Bóg wręcza Barankowi Księgę Przeznaczeń i Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci. Ja już nieraz czytałam te wersety, ale jeszcze wtedy to tak ludzie nie brali tego niektórzy do siebie, co to za jakieś baśnie, tak? Ale... nie są baśnie. To są proroctwa. To jest objawienie. Objawienie Jana. On to wszystko zobaczył i opisał, jak to wygląda. I kochani, Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci. Posłuchajcie tego. Zauważcie, że te wszystkie... co to było? Igrzyska? Rozpoczęcie igrzysk, zakończenie igrzysk, te wszystkie, te Eurowizje, to wszystko, to tu ma swój przekaz. A teraz posłuchajcie tego. I ujrzałem, gdy Baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci. Usłyszałem pierwszą z 4 istot żyjących, gdy mówiła jakby głosem gromu. Przyjdź. I ujrzałem. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żyjącą, gdy mówiła – przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój. Odebrać ziemi pokój. By się wzajemnie ludzie zabijali. I dano mu wielki miecz, a gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecią istotę żyjącą, gdy mówiła – przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku 4 istot żyjących, gdy mówił
Kwarta pszenicy za denara, a trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył pieczeń czwartą, usłyszałem głos czwartej istoty żyjącej, gdy mówiła: przyjdź. I ujrzałem, oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim śmierć, i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Także, kochani, dalej czytam. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, nastąpiło wielkie, wielkie trzęsienie ziemi. I słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew, i gwiazdy spadły z nieba na ziemię. Podobnie jak figowiec strząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemi niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik oraz wolny, ukryli się w jaskiniach i górskich skałach. I mówią do gór i do skał: spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. A któż zdoła się ostać? Powiem wam tylko tak, takie moje prywatne przemyślenia. Nie wiem, czy tak nastąpi, czy nie nastąpi. Widzicie, że nadchodzi fala wydarzeń, różnych katastrof, już niektóre są zauważalne, ale one będą następować z tego, co mi się wydaje tutaj, z tego, co ja tu czytam i tak sobie to interpretuję. Myślę, że ci możni wszyscy, oni już wiedzą, co ich czeka, że to już następuje. Czy to jest ten moment, czy już teraz w tym okresie żyjemy? Nie wiem, ale ucisk nadchodzi. Już się w sumie zaczął ten ucisk, tak mi się wydaje. I oni dobrze wiedzą, dlatego może mają jakieś tam bunkry, jakieś tam schrony. I no wiadomo, że nie mogą o tym powiedzieć nikomu, prawda? Byłaby panika, to, tamto. I tak będzie panika, i tak będzie jeden wielki chaos. Oni po prostu dobrze wiedzą, że zbliża się ich koniec. Będą się dziać rzeczy tak, można powiedzieć, przerażające z tego, co tutaj czytam, ale ci, którzy zawierzą Bogu, mogą być spokojni. To wszystko musi się wydarzyć. Ale bądźcie spokojni w duchu, bo Bóg jest z wami i Bóg nie da, żeby wam się coś stało. Jeżeli naprawdę wierzycie, a wiara czyni cuda, pamiętajcie o tym. Szalotka mi tutaj przyszła. Czekajcie chwilkę. Tutaj taki werset. Przyjście Chrystusa. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami,
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Weźcie sobie to naprawdę do serca. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcia, a odzwiernemu przekazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Proste przesłanie. Nic tutaj nie ma skomplikowanego. Kawa na ławę. Także daty nie znamy. I jeżeli ktoś tam wam będzie mówił, że to już teraz, moment, już to się można przeczuwać. Można mniej więcej ten okres wyczuć po tych wszystkich znakach, bo Pan Bóg da takie natchnienie ludziom, że rzeczywiście coś się zbliża, coś wisi w powietrzu, ale no Bóg głupi nie jest, szatan głupi nie jest, tak? On by chciał znać tą datę i chce zwieść jak najwięcej narodów, jak najwięcej ludzi w swoją sieć złapać, bo to już ten czas taki nadszedł w jego końca rychłego, więc chce jeszcze jakoś tam popsuć te szyki, no bo wiadomo, że szatan jest bardzo inteligentną istotą, bardzo i jeżeli ludzie nie będą się trzymali Boga, no to dadzą się szybko zwieść, dadzą, można powiedzieć, się oszukać i złapać w tą sieć. Więc dlatego tak ważne jest czytanie. Czytanie, kochani. No, jeszcze tutaj coś wam chciałam przeczytać. Czekajcie moment. To jest bardzo ważny werset. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli się ktoś nie uniży przed Bogiem, wiadomo, że nie ma ludzi bez grzechu i Pan Bóg nam przebacza, ale trzeba się do Niego zwracać, wierzyć w Niego i po prostu dawać Mu codziennie chwałę, być wdzięcznym. Jeżeli ktoś się będzie wynosił ponad Bogiem, no to niestety, no wtedy upadnie. No tak jest, więc ci wszyscy możni myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i mogą być sami bogami, no to po prostu, no wtedy zagłada przyjdzie na tych ludzi. Tak jak przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. No. Na przykład, następne jeszcze, czekajcie. Ten werset bardzo jest ważny z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. A teraz wiecie, ludzie wszyscy tak dookoła, ten na tamtego najeżdża, a nikt nie patrzy też na siebie. Więc zaczynamy od siebie przede wszystkim.
teraz te wszystkie książki motywujące, wiecie, ty jesteś najważniejszy. I takie coś to są takie pułapki jakby szatana, które wpędzają człowieka właśnie w takie, takie uwielbienie siebie. Na pierwszym miejscu Bóg, a potem ty, a potem reszta. Czy tam, no. Jeśli ktoś chce iść ze mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten nie zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie straci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Także dużo ludzi wyszydza, wyśmiewa się z Boga. Spiskują przeciwko Bogu. Tutaj jeszcze wam przeczytam te wersety, bo powiem wam, że teraz w obliczu tych wszystkich wydarzeń, jakie przechodzą, ta fala przychodzi, coraz większa, to teraz u wielu te słowa zaczynają dopiero mieć takie znaczenie, bo rzeczywiście to się dosłownie wpisuje w to, co teraz się dzieje i to na naszych oczach się dzieje. Ja już od dłuższego czasu, powiem wam, że jak zaczęłam to wszystko czytać, ja wierzę. Dlatego zaczęłam nagrywać takie filmiki, bo u mnie filmiki miały być tylko, wiecie, jakieś tam strojenia, makijaże, takie tam urodowe rzeczy. No i potem się to wszystko przeobraziło w coś głębszego, bo poczułam, że to są tak istotne rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia, że mówię, muszę się z wami tym podzielić. Tyle tutaj jest mądrości, tyle tutaj wszystkiego jest takie cenne, że mówię, musicie to, bo to jest ten czas na otrzeźwienie. Bo jeszcze dużo ludzi tak tkwi, wiecie, w takim, że trzeba zarabiać, że trzeba tylko kasę gromadzić, wiecie, takie te dobra materialne, że na tym to życie polega, a nie zastanawiam się nad głębszą formą naszego istnienia, po co tu jesteśmy i tak dalej. Więc mówię, naprawdę mówię, te tematy jakieś tam urodowe i tak dalej, no fajnie, fajnie, ale to są takie płytkie tematy i takie przemijające, a słowo Boga jest niezmienne i ono nigdy nie przeminie. Wszystko przeminie, ale nie słowa Boga. Więc tutaj wam przeczytam. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. No tak, bo szatan ma takie sztuczki, to jest taka niesamowicie inteligentna bestia, że zwiedzie tyle narodów, zwiedzie tyle ludzi i nawet tych, co za Bogiem idą, wydawałoby się, też zostaną zwiedzeni. Więc sobie wyobraźcie, jak szatan musi być niezłym manipulantem, manipulatorem, czy jak to się tam mówi? Takim, bo wiecie co, diabeł, to się tak ludziom kojarzy, no jak? Piekło, że jest czerwony, że ma te rogi, że ma te widły i tak dalej. Nie, nie, właśnie nie. On przyjdzie, on będzie przybierał taką postać. Tak jak na przykład ten antychryst. Piękny, inteligentny. Może nie wiem, jak tam wizualnie, ale będzie miał taki magnetyzm,
takie sztuczki manipulacyjne, tak opanowane, że tyle ludzi zwiedzie. Wszyscy go będą słuchali jak Boga, jak swojego Zbawiciela. Tak jak mówię, będzie podrabiał Boga i będzie się posługiwał z fałszywymi sztuczkami, cudami. Będzie bardzo ładnie mówił, ludzie będą z chęcią słuchać i tak dalej. I po prostu zwiedzie narody. Także będzie miał naprawdę ogromne takie poparcie, ogromną taką siłę. Ojejku, jakby to powiedzieć. Aciu, apsik. Ogromną moc. Czy to może, nie wiem, być może być jakaś militarna moc, może być ogromna władza przede wszystkim, tak? O, znowu masz tego śpika. Czekajcie. Także wiecie, jak to jest, na przykład jak, dajmy na to taki przykład. Z życia może być przykład, tak? Jak jakiś super przystojny facet nie traktuje was poważnie, chce was uwieść, chce was zwieść, chce, ma jakiś interes, tak? To będzie was tak zwodził, tak będzie pięknie mówił, tak was zauroczy, że jesteście już jego. Rozumiecie, o co chodzi? To tak samo tutaj będzie. Nie wiem, będzie zwodził pieniędzmi, jakimś dobrobytem, super warunkami. No a teraz widzicie, akurat jest ku temu okazja, bo na świecie się dzieją takie rzeczy, że głód, że ludzie tracą pracę, że tracą domy, tracą wszystkie oszczędności. Wydawałoby się, że macie dom, macie wszystko niby, tak? Jesteście ustawieni do końca życia niby. Nic bardziej mylnego. Nagle cyk, powódź to, to, tamto, tracicie wszystko. Nie zostaje kamień na kamieniu. I nagle klęski żywiołowe, to, to. Nie macie jedzenia, nie macie picia, nie macie ubrania, nie macie znikąd pomocy. No i nagle pojawia się taki zbawca, taki wiecie, uwodziciel. Ja wam załatwię wszystko, nie martwcie się. Macie tu na jedzenie, na to, na tamto. No i właśnie tak to może wyglądać w ten sposób. Nie wiem, to teraz sobie tak interpretuję teraz, co nie? Ale tutaj jeszcze coś takiego piszę. I wielu w błąd wprowadza... Aha, a Jezus odpowiedział, strzeżcie się, że żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Widzicie? To musi być. Tak jest zapowiedziane tutaj. To się stanie, tak czy tak. Ale bądźcie czujni, miejcie w sobie pokój, wiarę i zarażajcie tą wiarą innych też, tak? Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początek boleści, kochani. Dlatego wam mówiłam, że będzie boleść. Będzie taka udręka. Ale jeżeli ty rzeczywiście wierzysz Bogu i ufasz Mu we wszystkim, to nie martw się o nic. Bóg nawet ześle mannę z nieba. Nie da swojemu ludowi, swojej trzodzie zginąć. Najgorsze, co może być, to po prostu utracenie tej łączności z Bogiem, tej duchowej więzi. Taka śmierć duchowa jest najgorsza. Nie śmierć fizyczna, tylko duchowa. To zbawienie. No.
Ale Bóg teraz, widzicie, teraz to jest takie otrzęsienie dla całego świata. Widzicie, ludzie będą słuchać, tak jak tu też zapisane było, że będą słyszeć, ale nie usłyszą. Po prostu nie zrozumieją tych słów. Rozumiecie? Takie ślepe słuchanie, takie słuchanie, słuchanie i wiesz, jednym uchem wpuszczasz, drugim wypuszczasz. Coś tego typu. Ludzie słyszą tu, ale nikt sobie nie łączy kropek, nie, po prostu tam, a to przecież nie u nas, to nas nie dotyczy, tak, to nie u nas w kraju. Pożyjemy, zobaczymy. Będą słyszeć, ale nie usłyszą. Będą widzieć. Ludzie widzą przecież, co się dzieje. No ale dalej sobie żyją tak z dnia na dzień i nie widzą żadnego zagrożenia, że coś nadchodzi niedobrego, bo nadchodzi coś niedobrego. Nie wiem. Może będą jakiś deszcz meteorytów. Nie wiem, jeśli taki ten sen miałam, że jakiś deszcz ognia. Takie jakby były takie iskierki w tym śnie miałam. Iskierki takie spadały, ogniste na niebo. Na ziemię, znaczy się. I Polska. Polskę jeszcze widziałam. Były jeszcze jakieś powodzie. Ja nie wiem, ale to było coś chyba jakby nadmorskie kraje też, wiecie? To nie tylko takie, jak tutaj, nie wiem, na tym Dolnym Śląsku, ale to też tak jakby byłem, takie fale widziałam morskie też, nie wiem. Może po prostu, no to taki sen miałam, ale ja wiem. Tak po prostu mi się śniło. To był taki przerażający ten sen, powiem wam. Obudziłam się mokrusieńka i jakiś ten dom widziałam, gdzieś tu w Anglii chyba to było. Normalnie tak jakby dom został na jakimś klifie, a reszty nie było. Pustka. Jakby jeden czy dwa domy się ostały dosłownie. Taki obraz był przerażający. Nie wiem. Ale tak czy tak, tak jak wam mówię, nie gromadźcie sobie dóbr, bo widzicie, nawet taka powódź przyjdzie i co? I co? Wszystko zmiecie. Czy sobie robić jakieś, gromadzić jedzenie? No tak, gromadźcie sobie, bo widzicie, że drożyzna to tamto. Może się przyda, może się nie przyda, ale lepiej jakieś tam mieć zabezpieczenie, tak? Jakiś tam plecak przetrwania. Może trzeba będzie uciekać, może to, może nie, ale lepiej co nieco mieć. Najważniejsze to, żeby się uzbroić w taką zbroję wiary w Boga. O, taka zbroja. Różaniec, modlitwa, wdzięczność, dziękczynienie, chwała. W taką zbroję. To jest najlepsza zbroja, jaka może być. Ale mówię, dodatkowo można sobie tam coś zgromadzić, tak? Jakieś takie zapasiki zrobić. Odetną prąd, ciemności będą. Nie będziecie mieli czym płacić. Gotówka za chwilę przestanie istnieć. Słucham cię, kochanie. Już idę. Już będę kończyć, kochani. Mam nadzieję, że to da wam troszeczkę do myślenia. Czas się obudzić po prostu, kochani. Ja też się już obudziłam. No i co? Działamy. Chciałabym iść na spacer z małą, ale tak pada strasznie, że nie wiem. Dobra, to nic, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.